To ważny fragment Ewangelii, obok którego nie powinniśmy przechodzić obojętnie. Przyznam, że mnie udało się to całkiem niedawno. To jakby czytać listę obecności. Ale jakże ważną, bo obecności tych, którzy byli przed Nim, Królem Królów. To streszczenie przygotowań przed zbawieniem świata. A dalej jesteśmy my, Ty i ja. Z taką tylko różnicą, że nas Ewangelista nie wymienia. Ale dzięki przyjściu Syna Bożego na ten świat staliśmy się wszyscy dziećmi Boga. To oznacza, że jesteśmy na liście obecności, a życie każdego z nas jest w Bożym planie. Podążając za genealogicznym przesłaniem dzisiejszego czytania, mam dla Ciebie dobrą informację. Bóg jest Twoim Ojcem. Jeśli chcecie być na bieżąco i codziennie dostawać słowa najważniejsze, czyli Ewangelię z komentarzem, wystarczy kliknąć tutaj, w to czerwone pole, gdzie jest napisane subskrybuj, lub wejść na stronę gościa niedzielnego, czyli www.gost.pl/nl, wpisać swojego maila i kliknąć zapisz. Do zobaczenia.